pan Mieczysław Szulak napisał nam słownik wyrazów chachłackich. Zapraszamy pana Szulaka. Matka do syna mówi: Józik, pójdzie ty na gumny skozaczyny kłuniu i szpychelik i z kłuni prynysy myszok. A po co ten myszok? Ja nie pójdę, bo mnie paperek boli. I po co ten myszok? A że tak powiedzę, że tobie kolka sprwa. Pusty myszok potrzebny dla mnie. Ja pozbywaję te rzeczy, co leżą w komorze. No ty, no twoje, nagawicy, chałaty i cioboty. Coś ty w nich chodzisz. No już pójdę i nie krzyczy na mnie. Wszystko dobrze się skończyło. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów. Panie wójcie, w dłoni, w rękach trzyma pan nowy numer rocznika konstantynowskiego. Mimo trudności, mimo tego, że to nie jest stanie, mimo tego, że ludziom się nie chce, wy nadal znajdujecie grono osób zafascynowanych historią Konstantynowa, odnajdują różnego rodzaju tematy, szukają, szperają, znajdują, a gmina, urząd wójta, urząd rady gminy pomaga wydawać tego typu pisma. Jesteście jednym z czterech tego typu fenomenów na terenie powiatu bialskiego. Plusy i minusy tej całej działalności, panie wójcie? Myślę, że tak. Inicjatywa jest piękna i wszystko robimy, żeby nie zaprzestać, ponieważ jest to taka piękna nasza historia. I znajdujemy pasjonatów, którzy chcą przygotowywać artykuły i żeby je po prostu utrwalać w tym naszym wydawnictwie. Oczywiście zachęcalibyśmy większe grono chętnych, z tym wielokrotnie są problemy, ale dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej znajdujemy takie osoby i tak jak w dzisiejszym roczniku, nawet osoby spoza terenu naszej gminy, pani z Jabłonia napisała piękny artykuł o unitach. Byli mieszkańcy Konstantynowa, którzy są rozproszeni po całym kraju, też wspominają swój pobyt i związek z naszą miejscowością i też próbują w różny sposób te wszystkie historie, które miały miejsce tutaj, przedstawić w naszym wydawnictwie. No, wspieramy to wydawnictwo jako gmina, co roku przeznaczamy środki, żeby wesprzeć stowarzyszenie, bo nie ukrywam, same wydawnictwo nie jest w tym okresie bardzo tanie, koszty wydania książki są dość wysokie. No, gdyby było jeszcze większe zaangażowanie chętnych do pisania artykułów, bylibyśmy wtedy pewnie bardziej przygotowani finansowo i to ten zakres wydawania tego naszego wydawnictwa byłoby na pewno szersze. Ale cieszmy się z tego, co mamy i na pewno nie zaprzestaniemy. Już pracujemy nad kolejnym rocznikiem. Chcemy, żeby na początku przyszłego roku 13. rocznik również ukazał swoje światło dzienne. Chciałbym podziękować wszystkim autorom i zaprosić do pisania kolejnych artykułów. To jest nasze wspólne dziecko. Dorota Andruszkiewicz, wiceprezes stowarzyszenia. Co trzymam w ręku? Oczywiście 12. rocznik konstantynowski. W skrócie, gdyby go opisać, jakie są tutaj zawarte materiały, co jest ciekawego, jakie ciekawe zdjęcia, kto jest autorem artykułów? Jeśli chodzi o ten rocznik, to mamy tutaj oczywiście jak zawsze aktualności, materiały do historii regionu oraz to, co szeroko nazywamy twórczością. Jeśli chodzi o aktualności, to wiadomo, że jak każdy rocznik zawiera sprawozdanie z prac stowarzyszenia, raport o stanie gminy Konstantynów, no i oczywiście opisane różnego typu przedsięwzięcia, które były organizowane przez stowarzyszenie w roku, tak jak tu napisane było w środku, 2020. Ponadto w tym pierwszym rozdziale żegnamy też swoich dawnych członków honorowych. W roku 2020 odeszło nam troje członków. Jeśli chodzi o środkowy, ten taki często
bardziej obszerny rozdział, to są materiały do historii regionu. I między innymi tutaj możemy się dowiedzieć, jak wyglądał folwark Konstantynów na początku wieku XIX. Są spisane przez koleżankę Kasię Chomiuk-Kopaczuk informacje z Archiwum Państwowego. Ponadto bardzo ciekawy artykuł pani Ireny Mospinek z Jabłonia pod tytułem Unici moi przodkowie. Opisuje ona swoich przodków, którzy za to, że byli Unitami, tak, ponieśli ogromne ofiary. I oprócz tego, co my tu jeszcze mamy? Z czasów II wojny taką historię księdza Stefana Śluska, ponieważ ksiądz Śluzek to była taka miejscowa postać związana także z Komarnem, może nie tylko z Konstantynowem, prawda? Ksiądz Śluzek ofiarował się, swoje życie w zasadzie, opiekując się chorymi na tyfus. Zmarł, jest pochowany na tutejszym cmentarzu. W kościele zamontowane są tablice pamiątkowe ku czci między innymi księdza Śluzka i księdza Aleksandra Kornilaka, proboszcza konstantynowskiego z czasów II wojny. I tutaj w roczniku znajdziemy wywiad z bratankiem księdza Śluzka, który odwiedził Konstantynów, spotkał się z harcerzami. Co jeszcze ciekawe, w tymże roczniku znajdziemy słownik chachłacki. Pan Mieczysław Szulak opisał nam tu różnego typu słowa, tak, które być może słyszeliśmy, a może z niektórymi spotkaliśmy się raz pierwszy. Bardzo ciekawa sprawa. Gdzie rocznik można będzie dostać, nabyć? Jak to wygląda? Rocznik można nabyć tutaj między innymi na przykład w Bibliotece Publicznej imienia Kajetana Sowczuka w Konstantynowie. Jest do dostania, zdecydowanie. I tutaj kierować swoje kroki. Dziękujemy za opisanie nam tego rocznika. Dziękuję bardzo. Tylko to, że jak nasi rodzice żyją, jak żyją nasi dziadkowie, to nie bardzo nas interesuje historia tej naszej rodziny. Dopiero jak umierają właśnie ludzie, kiedy nie mamy się kogo zapytać i wtedy dopiero, właśnie to musimy dojrzeć, w pewnym wieku to jest, żeby się zacząć tym interesować. I tak jak ja teraz grzebię w swoich przodkach, moich dzieci to kompletnie nie interesuje, ale mam nadzieję, że właśnie ta książka, w której jakaś tam historia mojej rodziny jest zapisana, że kiedyś ktoś po nią sięgnie, no i może będzie jeszcze gdzieś dalej czegoś szukał. No i oczywiście chciałam powiedzieć tutaj na temat Unitów cokolwiek. Bardzo długo nie wiedziałam, że moi przodkowie byli Unitami. Dopiero taki mój kuzyn, który mieszka w Siedlcach, kiedyś mi wspomniał o tym, że nasza prababcia dostała podziękowanie od Achille Ratiego, który był tutaj nuncjuszem apostolskim w roku 1918, właśnie wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. I właśnie Watykan tutaj wysłał nuncjusza po to, żeby te ziemie tutaj przygarnąć do tego kościoła właśnie rzymskokatolickiego. Babcia nasza była taką religijną osobą bardzo, która nie babcia, to jest moja prababcia, nazywała się Florentyna Kroszka, jest pochowana tutaj na cmentarzu w Konstantynowie. Duch jej się zachował do tej pory, zmarła w roku 1936. Jej mąż też jest pochowany na waszym konstantynowskim cmentarzu, nazywał się Józefat Kroszka. Jego grób się zachował z roku 1915. Też tutaj jest właśnie. I to było takie małżeństwo, które bardzo, bardzo dbało o to wyznanie unickie właśnie wtedy, kiedy po kasacie Unii w roku 1875, kiedy nastąpiła kasata Unii, kiedy ci biedni Unici byli bardzo, bardzo prześladowani. Zresztą tej literatury z tego tematu jest dosyć dużo, ale nie wiedziałam, że moi przodkowie też czegoś takiego doświadczyli. Także były to straszne historie. Dzięki Bogu, że my nie musimy teraz walczyć o to, żeby pójść do kościoła, żeby się modlić tak, jak chcemy, że nikt nas nie wygania, że nikt nam nie niszczy majątku naszego całego. Ci ludzie byli niesamowicie biedni. Jeszcze niszczono im cały majątek, zabierano im świnie, krowy, woły, wszystko, zostawali bez niczego. To jest historia ze strony mego taty, Józefa Kamińskiego, natomiast jest też moim takim, tutaj napisałam o historii swojej prababci ze strony mamy. Mama pochodziła z Choroszek, nazywała się Waszczuk.
I moja prababcia Marianna Waszczuk jest opisana u księdza Józefa Pruszkowskiego w książce Martyrologium, czyli Męczeństwo Unii Świętej na Podlasiu. Właśnie wtedy, kiedy ksiądz Józef Pruszkowski tutaj jeździł, objeżdżał te tereny i jest to jedna, to znaczy nie jedyna, ale jest to bardzo szczegółowo opisana historia. Niewiele jest takich historii tak szczegółowo opisanych, jak właśnie historia mojej prababci, gdzie były jej odbierane dzieci, chrzczone po raz drugi w Obrządku Unickim, wtedy, kiedy jej mąż Józef Waszczuk był oczywiście na zesłaniu w Rosji. Była to rodzina taka dosyć światła, jak na tamte czasy. On został wywieziony właśnie też za obronę unitów, ona natomiast biedna została z czworgiem małych dzieci i tutaj ksiądz Józef Pruszkowski jak jeździł, jak był tutaj na tych terenach, właśnie tą zasłyszaną historię bardzo szczegółowo opowiedział. W tej chwili ta książka w ogóle Martyrologium, czyli Męczeństwo Unii, została wznowiona. Ona została wydana po raz pierwszy w roku 1905, a przede wszystkim to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że ksiądz Józef Pruszkowski, jak to spisał, zostawił to w Krakowie u jakiegoś wydawcy. Myślał, że to zostanie wydane. Ten wydawca zmarł i to się wszystko zapodziało. I w roku 1905, zupełnie przypadkowo, przez lat 25, jak nie więcej, przeleżało gdzieś właśnie w jakimś archiwum, gotowe do wydania. Nikt tego nie wydał. Zostało to odszukane wtedy, kiedy już był ten ukaz tolerancyjny w roku 1905 i zastanawiano się w ogóle, czy tą książkę warto wydawać. Ponieważ te historie już minęły, było już wolność wyznania, no ale niestety doszli do wniosku, dzięki Bogu zresztą, że tak doszli, że trzeba ten materiał wydać. No proszę to przeczytać, to jest naprawdę bardzo, bardzo tragiczne historie właśnie tej ludności unickiej, tutaj z tych terenów. Ja mieszkam w Jabłoniu, to jest niedaleko, pod Parczewem. Tamte historie unickie też swoje mamy. Mieliśmy zresztą bardzo ciekawych ludzi ługieńskich, którzy też przymordowali unitów, którzy zostali w ogóle wypędzeni z tych terenów. Także tutaj całej tej diecezji chełmskiej tutaj temat się tyczy. No i bądźmy wdzięczni tym naszym unitom, tym naszym przodkom za to wszystko cierpienie, jakie przeżyli. Dziękuję bardzo Państwu. Na mszy, która była z okazji upamiętnienia tego księdza, w naszym kościele powieszone zostały tablice. I po tej mszy świętej podeszliśmy do pana Jana Śluska, porozmawialiśmy z nim, poprosiliśmy o zdjęcie, które tutaj widać i zaprosiliśmy go na spotkanie. Z chęcią przyjął nasze zaproszenie i opowiedział nam właśnie o tym księdzu Stefanie Ignatym Ślusku, który, jak wspomniała już pani Dorota, był człowiekiem poświęcenia, a to też cechy podobne, które posiadają harcerze. I harcerstwo to jest takie też miejsce dla budowania różnych wspomnień. I wspomnienia takie zatrzymane to są na fotografii. I też chcę zaprosić Państwa do obejrzenia tutaj tych wspomnień harcerskich z drużyny z Konstantynowa z lat 2010-2021. I życzę miłego oglądania, dziękuję, i czytania. No, na pewno rozpiera nas duma, że mamy takie stowarzyszenie w naszej miejscowości. Chciałbym tylko przypomnieć, że istnieją tylko takie cztery stowarzyszenia, które wydają roczniki na terenie naszego, na terenie dwóch powiatów. To Białopodlaska, Międzyrzec, Słowetycze i Konstantyn. No i to jest bardzo chwalebne. Oczywiście sięganie do tych tradycji, to co przedmówczyni powiedziała, z reguły nie zdajemy sobie sprawy, jaki wielki skarb mamy w tych kuferkach, starych albumach, dokumentach. Dopiero odejście dla nas osób bliskich, naszych pradziadków,
dziadków, rodziców, powoduje, że mamy pewne refleksje. I to też jest taka zachęta, że wiele takich informacji zostało już uratowanych na forum rocznika. One zajmują bardzo istotne i ważne miejsce, można też sięgać. W ogóle takie przemyślenie, że wszystko, szanowni Państwo, co jest spisane, jest takim materialnym dziedzictwem i dorobkiem. I można się zgadzać w mniejszym lub większym stopniu, można polemizować, ale jest to materiał, który należy odnieść się do tego z wielkim szacunkiem. Chcieliśmy Państwu podziękować za zaproszenie i że się udało jeszcze nam jakoś zebrać i przyjechać. I zdziwiony jestem, że pisałem tutaj chyba kilka artykułów, nawet ze dwa, ze trzy, a jeszcze nie ma, bo chyba w tym będzie w następnym właśnie. Bo tam jest taki artykuł wspomnieniowy o naszych dawnych kolegach, podziękowanie nasze za opiekę nad nami, za zaproszenie nas na te spotkania, ale to będzie w następnym. Chciałbym się pochwalić, proszę Państwa, że chyba nikt z Państwa nie widział autentycznie filmu niemego. A ja to widziałem w 1938 roku na Gwiazdkę tak zwaną. Ojciec pracował wtedy w Szpitalu Świętego Ducha w Warszawie. No i dyrekcja urządziła tak zwaną Gwiazdkę, to się chyba wtedy nazywało. Z tej gwiazdki pamiętam tyle, że zapach pomarańczy, nie wiem, jeden czy dwa, czy tam więcej było. I ekran, ścianę właściwie, na tej ścianie, białej ścianie, poruszające się osoby. I pod tym ekranem stało pianino i ktoś grał na pianinie. I przypomniało mi się to chyba po 17 latach, bo znalazłem się w tej samej sali, to była Syrena na ulicy, kino Syrena na ulicy Inżynierskiej. I tak patrzyłem na tą ścianę, na takie podwyższenie i jak gdyby ten film się odkręcił i pamiętam, jak to wyglądało nieme kino. Pytałem się mamy, a mama mówi, synu, czy ja pamiętam, cała wojna przecież tyle i tak dalej. No ale tam właśnie też swoje w tym następnym artykule wspomnienia między innymi będą o tym niemym kinie, więc no, chylę się w stronę organizatorów i zapraszajcie nas do nas, jeśli opatrzność i zdrowie pozwoli, to przyjedziemy jeszcze. Dziękuję. Gdy jesień przyniesie embargo na szczęście, poczytaj poezji wersety. Ukoją ci duszę i przysporzą wzruszeń, bo to są lekarstwa poety. I tak prozę życia, jedzenia i picia poezja skrzętnie przysłoni. A w wielu przypadkach przy poezji kartkach nie jeden łezkę uroni. Śpiewajmy poezję, słuchajmy poezję, słowa zaklęte w piosence. Czytajmy wiersze, niech cieszą się wiersze i świat się zmienia na lepsze. Poezja to siła, jest zawsze czym była, bo niesie duszy przesłanie. Dość wszelkich hały, przez którą się mały człowiek dzisiejszy staje. Śpiewajmy poezję, słuchajmy poezję, słowa zaklęte w piosence. Czytajmy wiersze, niech cieszą się wiersze i świat się zmienia na lepsze. Poezja to siła, jest zawsze czym była, bo niesie duszy przesłanie. Dość wszelkich hał,